jest okazja i zaprosiłem, powiedzmy, feministkę na obiad, no to zapłacę za ten obiad. No to, jak pozwoli. Jak pozwoli, no w sumie nie mogę ją zmusić do tego i przy okazji zaoszczędzę. A jak chodzi o widownię, no to czasami mi się wydawało, że śpiewam dla botów, bo tyle ich jest i osobiście ich po prostu nie znam. Na swoich koncertach to jest bliższy po prostu kontakt. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z nami gwiazda polsko-amerykańska, młoda gwiazda, ale już z wielkimi sukcesami. Krystian Ochman, zapraszam. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Nie ma problemu. To cieszę. Wielu wywiadów słuchałam Pana. No i właściwie takie pytanie, które się pojawiło, Pan trochę mówi o Ameryce, trochę o Polsce. A czym jest dla Pana to, jak Pan mówi, że Pan jest w połowie Polakiem, w połowie Amerykaninem? Co to znaczy czuć się Polakiem i co to znaczy czuć się Amerykaninem? Jakie różnice, podobieństwa? Chyba to chodzi o, powiedzmy osobowość, czy pół na pół. Oczywiście trochę się zmieniłem od momentu, jak przeprowadziłem się do Polski. To jest 5 lat, tak? No, 6, 5 lat, coś takiego. Ale czuję wewnętrznie polski krew i jestem z tego, też wychodzi właśnie taka cecha, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i dzięki właśnie rodzicom jestem w stanie jakoś porozumiewać z panią teraz, ale no, jakieś tam cechy, powiedzmy, może humor, trochę więcej sarkazmu ze Stanów pozebrałem i nie wiem, taka powiedzmy mieszanka. No jak mieszkasz w innym kraju, to powoli przyzmieniasz trochę niektóre cechy, przyzwyczajesz się, trochę dostosujesz się do tej kultury i ludzi tam i to się powoli może zmienia. Nie zmieniasz się do końca, tylko może niektóre cechy. Tak. I mówił Pan w jednym z wywiadów, że na przykład stosunek do kobiet, zachowanie w stosunku do kobiet, które jest takie bardziej kurtuazyjne, kulturalne w Polsce. Czy w sumie jakby w Polsce, ja byłem i tak jakby wychowany, powiedzmy, żeby otwierać drzwi dla pani albo wysunąć krzesło i albo wstać, jak ktoś wejdzie do pokoju. To po prostu nie jest normą do końca w Stanach. Tutaj to jest implementowane właśnie po prostu w kulturze. To jest normalne i tyle. W Stanach to powiedzmy zrobić coś takiego, to możesz nawet bardziej zaimponować jakąś kobietę, jak to zrobisz, bo nie są może do końca do tego przyzwyczajeni. No, ale też może w Stanach być tak zrozumiane przez jakąś feministkę, że się ją puszcza pierwszą, albo że chce się zapłacić za obiad, że to jest takie przeciwko, to jest dyskryminacja i że to tak... Nie wiem, no jak oni tak mówią, to mnie nie obchodzi. Jest okazja i zaprosiłem, powiedzmy, feministkę na obiad, no to zapłacę za ten obiad. No to, jak pozwoli. Jak pozwoli, no w sumie nie mogę ją zmusić do tego i przy okazji zaoszczędzę. Więc zawsze są jakieś korzyści z tego. No może być, ale tak byłem wychowany. Tak. Dla tych Państwa, którzy nie znacie i twórczości i bardziej też osoby pana Krystiana, no to nazwisko, które nosi po słynnym dziadku, po ojcu, po dziadku, słynnym śpiewaku operowym Wiesławie Ochmanie. I kilkakrotnie dawaliście wspólnie wywiady, był taki duży też wywiad w Vivie, gdzie wspólnie mówicie, że właśnie rodzinna tradycja, muzyka, śpiew.
Co wpłynęło na to, że po kilkunastu latach, które spędził pan w Stanach, urodził się niedaleko Waszyngtonu, że zdecydował się pan przyjechać do kraju, który właściwie znał pan tylko z wakacji u dziadków? Nie wiedziałam, co do końca studiować. Byłem przekonany, że chciałem muzykę studiować, ale nie miało to jakby największy sens, żeby zostać w Stanach. Jest o wiele trudniej, a wydaje mi się, że cały system jest totalnie inny. Mi zależało na tym, żeby po prostu mieć swojego profesora, z którym mogę się spotykać na cztery oczy i skupię się totalnie na moim warsztacie i na technice. No zaufałem po prostu w to, co dziadek mi zaproponował. Wiem, że mówił tam prawdę i znał się właśnie też z tym profesorem, z którym chciał, żebym zawiązał kontakt i był. No odważyłem się, przyjechałem, zobaczyłem uczelnię, też w ogóle piękna uczelnia i mi się to wszystko podobało, że jest takie skupienie na tym i może w trakcie okazję na jakąś praktykę tego śpiewu, a nie, że tylko chodzisz i się uczysz i nic z tego nie wychodzi. No trochę w sumie tego brakuje, bo dla wokalisty to oni oczywiście by chcieli zaśpiewać na większych scenach albo jakieś solowe koncerty, a w trakcie studia dużo było po prostu takie churalne rzeczy. To u niektórych trochę to brakuje, ale no to miało po prostu większy sens niż żeby zostać w Stanach. To rozumiem. A jak było z językiem polskim na początku? Bo pewno teraz po 6 latach jest lepiej. No na pewno jest lepiej, no wydaje mi się, jakby sam słyszę, ale niektóre słowa, sam słyszę powiedzmy akcent, albo sam słyszę, jak popełniam jakieś błędy gramatyczne i źle odmieniam. Ale próbuję tak po prostu mówić. No, oczywiście to się zmieniło od pierwszego roku, bo wtedy to no, prawie mówiłem tak jak tak, nie? Czy coś takiego. I zamiast powiedzmy przyszedłem, to przyszłem, mówiłem i to mi akurat, no wstyd mi mówić, ale chyba z 2 lata mi zajmowało, żeby, no bo już wcześniej w Stanach chodziłem do sobotnej szkoły i tak no, nas nauczyli. Tak, to takie śmieszne, że państwo też, jak słyszeliście, jak pan rozmawialiśmy o kobietach i pan mówisz właśnie, wie pan, że kobiecie należy wysunąć krzesło, a to trzeba podsunąć, bo wysunąć to tak jakby się działa i zabrać, no, żeby spadło. Chyba, że no, chcesz tak zażartować. Dawać, no tak. To jest to poczucie humoru amerykańskiego. Nie. Ja tak nigdy chyba tak nie zrobiłem. Nie, ale tak, wysunąć. Potem wsunąć. No i tak, i przyjechał pan do Polski i właściwie sukces można powiedzieć za sukcesem. Mój Voice of Poland, gdzie wypadł pan świetnie, nagroda. Tak? No. Wow. Był pan tam nie tylko, że i technicznie świetny, ale wzruszający w niektórych momentach. Widać było poruszenie, chociażby właśnie potem u Michała Szpaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Był tutaj w ostatnim odcinku na rozmowie. No i tam razem współpracowaliście potem, tak? Jak się współpracowało z Michałem? No Michał mi pomógł z tym właśnie wtedy, bo jakby Voice, tak jak ludzie patrzą z zewnątrz, nie jest zawsze jakby tak, jak no, sobie wyobrażają. Ten kontakt powiedzmy z jurorami jest... Proszę państwa, usiłuję cały czas płytę postawić, żeby ją zademonstrować, więc proszę wybaczyć, że tutaj się tak gimnastykuje i trochę jest akrobacji. Co mówiłem? No i Michał. No i zazwyczaj takie spotkania dopiero powiedzmy bliżej końca, a częściej widzisz się ze swoim jurorem. No i Michał mi bardzo pomógł z więcej takiej pewności siebie na scenie, bo ja wtedy jak wszedłem, to dawno mnie nie było na scenie, bo to było w trakcie, w kwarantannie.
Czułem taki stres. Może bym powiedział, że taki mocniejszy. Strasznie mi zależało. Miałem w sumie tylko to na głowie, skupienie na to, żeby jak najlepiej tam wypaść. No i też oczywiście fakt, że to pojawia się w telewizji i to pierwsze do czynienia z czymś takim. No to czasami było tak, że na utwory bałem się uderzyć w jakąś nutę, bo wydawało mi się, że może nie mam tą wystarczającą technikę. Oczywiście, żeby nie przesadzić, ale często jest tak, że musisz myśleć o wszystkim na scenie i równocześnie o niczym i być tylko jakby in the moment. I Michał mi bardzo pomógł z tym, żeby nie bać się jakichś tam nut, jak serio to będzie robiło mi jakąś krzywdę głosowy, to oczywiście rezygnuję, ale mi pomógł i przełożył. Na przykład jak śpiewałem Frozen, tam na końcu jest wysoka nuta. Ja się trochę bałem śpiewać i on, jak spotkaliśmy się i pracowaliśmy nad tym, to właśnie zmienił tą końcówkę, żebym zaśpiewał pełnym głosem, mówił, żebym się tego nie bał i bardzo jestem za to wdzięczny. To dobrze, bo też... Ale nie musimy. Ja tak bardzo sprytnie, zaraz będziemy o tej płycie i może zamkniemy temat wtedy płyty, żeby usiłowałam, proszę Państwa, oprzeć o szklankę, ale też się nie udało. Bo będziemy mówić o płycie i też z tego powodu tutaj się spotykamy. I Państwo płytą widzicie o nazwie tajemniczej w sumie, jeżeli się patrzy na tak młodą osobę i tytuł Testament, więc zaraz też o tym powiemy, ale tak, żeby było chronologicznie. Potem było Opole, tak? Tak. Potem było Opole i nagroda w konkursie debiutów, dobrze pamiętam? Chyba tak. Tak. No i jak to takiej wielkiej scenie wystąpić? Dla mnie, ja w ogóle uwielbiam Opole. Jak pierwszy raz przyjechałam, to mówiłem sobie, że na pewno wrócę. Scena bardzo fajna i ogólnie właśnie wtedy zacząłem bardzo lubić śpiewając po prostu na plenerze, tak na otwartym powietrzu i przed taką wielką publicznością. Tak, wielką publicznością. I fajnie, że Prometeusza tam zaśpiewałam. Nie wiem, czy jakbym jakiś utwór bardziej rozrywkowy tam zaśpiewał, czy to by tak poszło. To w sumie może dzięki temu. Akustyka bardzo fajna i miasto jest może nie największe, ale jest jeden z piękniejszych miast dla mnie w Polsce. No i kolejny etap, czyli Eurowizja. Aha. No. Tak. Byłem na Eurowizji. Jak było to pytanie? Dość wyczerpująca odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. No, Eurowizja. No, przez też już jakby coraz dalsza gradacja, coraz większa scena, coraz na cały świat. Wielki stres i jak zwykle chyba rozczarowanie, które zawsze towarzyszy polskim wykonawcom na Eurowizji. No może poza jedną osobą. No powiedzmy, że... Ja jakoś mniej stresuję się, mniej stresowałem się na tej Eurowizji, chyba mniej niż na swoich koncertach, bo jakoś jestem... Na swoich koncertach zawsze siedzą blisko i powiedzmy pierwsze pięć rzędy jakby widzę i jest ten kontakt wzrokowy. I czasami jest takie pytanie, czy im się podoba, czy im się nie podoba. A na Eurowizji to za bardzo nie widzisz te ludzie. Anonimowy, tłum anonimowy może. Tak, i taki tłum ludzi, ja ich totalnie jakby osobiście nie znam, to tyle razy śpiewałem ten River, że to miałem tyle razy zaśpiewane, obcykane, że czułem, że i tak jakby głosowo będzie okej na scenie. A jak chodzi o widownię, to czasami mi się wydawało, że śpiewam dla botów, bo tyle ich jest i osobiście ich po prostu nie znam. Na swoich koncertach to jest bliższy po prostu
kontakt. Jakoś jakby mi... I tak mi zależy, żeby im się podobało, ale no, jakby niektórych z tych ludzi na swoich to znam. No i dlatego wtedy może stresuję się bardziej. Bardziej, chociaż by się wydawało, że bardziej na takiej Eurowizji, bo jeszcze się bierze odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale to też trochę jak w meczu, że się bierze jakoś... Występuje się w reprezentacji Polski. No tak. Oczywiście taki był cel, żeby nie tylko siebie zaprezentować dobrze, ale nasz kraj. I jestem wdzięczny, że Polska zaufała, czy chociaż część Polski zaufała, żebym tam pojechał. Wyszło tak, jak wyszło. Na pewno bardzo miło sobie wspominam. Będę zawsze miał sentyment do tego czasu, ale no, taka wyjątkowa sytuacja. Czy mi się wydaje, że gdzieś też spotkałam się z wypowiedzią pana dziadka, który był trochę rozczarowany właśnie, że jak tam widzowie głosowali, jakie jury było i że na czym to w ogóle polega? Bo tak właściwie... Jak widzowie głosują i jury? Tak. Tak na 100% nie orientuję się do końca. Mniej więcej ogarniam, ale no nie wiem, no głosują po prostu. Ja jakoś za bardzo o tym nie myślałam, nie wchodziłem w ten temat. Niektórzy mówią, że to jest polityczne. I może do któregoś stopnia może być, ale nie wchodzę za bardzo w to. Ale teraz jakby powiem, chyba jeszcze nie mówiłem o tym, ale była sytuacja, pamiętam, na Eurowizji, gdzie było miejsce, w ogóle mieli sponsoring, wspaniałe lewace, no to mieliśmy za darmo kawę i właśnie wtedy uzależniłem się od kawy, ale był jakiś inny bar, w pobliżu, ale tam było płatne jedzenie i mało osób tam szło, bo to było poza miejscem próby. I no ja tam z managementem poszliśmy, żeby coś zjeść. Siedzimy przy stoliku i tam dwa stoliki dalej jest duży stolik właśnie z tych głównych, nie wiem... menadżerów od innych krajów, te powiedzmy, którzy może dostali więcej punktów, czy coś takiego, no. Ja nie obniżam jakby talent tych artystów, ale że tych różnych krajów, nie wiem o czym oni rozmawiali, ale tam coś słyszałem, że też mówili o Polsce, coś takiego i spotykali się tam no, główni tych menadżerów i obgadywali po prostu może jak to... Że się umawiali trochę jak... Ale nie wiadomo, bo ja nie byłem jakby dosłownie przy tym, nie słyszałam, ale wiem, słyszałam jak oni mówili o innych krajach i właśnie główne te powiedzmy, tam była there was Sweden, Anglia, Hiszpania i jeszcze jakieś tam inne dwa kraje. I to było trochę dziwne, bo u nas to byliśmy może w swoim świecie z naszą grupą jakby polskim i nie mieliśmy jakby aż taki kontakt z innymi managementami. To oni też byli w swoim świecie i zawsze była taka granica między tym, poza oczywiście artyści, którzy ze sobą no, rozmawiają później i zawiązują kontakt. I to było trochę dziwne i takie, powiedzmy, ktoś może podejrzewać, ale to jakoś mi nic nie robi. Nie myślę o tym. Może tak być, a może nie być. Who knows? Who knows? No właśnie, poruszył pan temat polityka i też w wielu wywiadach podkreśla pan, że stara się pan odciąć od polityki, nie wchodzić w to, bo... Dobrze, myślę, że to jest ważne, żeby być zorientowany, co się dzieje, nie tylko w swoim kraju, ale dookoła, ale nie rozmawiam tak w głębi o tym no, z ludźmi. To jest takie no, ważne wiedzieć, ale nie musisz... Nie trzeba rozmawiać, tym bardziej, że często konflikty z tego powstają. Nie, to jakoś bardziej mi interesuje, co się dzieje, a nie żeby jakby z kimś dyskutować o tym. Ale nie, w ogóle nie wchodzę w takie tematy.
Chyba najwyższy czas, żeby niesforną płytę wreszcie Państwu pokazać, czyli jeszcze raz powiedzieć właśnie testament. I w wielu wywiadach Pan mówi, ale bym chciała, żeby tutaj też podkreślić się i wytłumaczyć, skąd taki tytuł, ponieważ testament kojarzy się z czymś, co robi się właściwie na koniec życia, jakieś podsumowanie dla potomnych, dla rodziny. Skąd ten pomysł? W sumie to jest podsumowanie ostatnie kilka lat, jako chodzi o powiedzmy ogólnie doświadczenia, a obserwacje to powiedzmy przez całe życie. No, to nie jest jakby, to jest koniec, mam z niektórymi myślami, które wydawało mi się, że wstrzymują mnie po prostu w miejscu. Takie wewnętrzne lęki albo myśli, do których przyczepiałem się, które były po prostu nieważne. I to może być po prostu może sprawa dojrzewania, że potem jestem na tyle kumaty, że wiem, co było, jestem świadomy i mogę coś o tym napisać. Bo wcześniej, wtedy, to może to mnie męczyło, ale nie byłem może na tyle nie czaiłem, żeby to jakoś zmienić albo właśnie zamknąć drzwi na te niektóre myśli. Taki dokładny, formalny, prosty przykład, to powiedzmy na przykład zamykam drzwi do skończyłem studia. Właśnie dyplom zrobiony, gratuluję. Dziękuję. I już mam inne cele, inne skupienia. Wiem, że sporo osób kojarzą po prostu testament z tym, z jakimś końcem, ale ja to bardziej odbieram jako, że zaczyna się czegoś nowego. Coś nowego, nowy etap w życiu. I co jest też ciekawe i dość rzadkie, to jest to, że Pan i śpiewa muzykę operową, ale też hip-hop, rap i... Co Pan, myślę sobie, że to jest dosyć rzadkie, bo też najczęściej śpiewacy operowi mają też pewien sposób bycia, zachowania, zainteresowania i świat rapu jest kompletnie inny. Jak znaleźć sobie takie dwie osobowości? Czy to łączy Pan? Nie, no jak dwie osobowości, to albo... Ja nie mówię o schizofrenii. or being like bipolar or something. Ale nie, no to byłoby sztuczne. Jestem sobą tu i tam i jest trochę inaczej. Oczywiście trzeba inaczej poubierać się na taką okazję i na tamtą. Właśnie ostatnio miałem koncert, czy byłem częścią koncertu Opała na końcu jego trasy. Wspaniały koncert, tak wyśmienicie zorganizowali. No i tam no bluza i oversized pants, a takie koncerty z dziadkiem, orkiestrówki, to oczywiście marynarka albo cały suit. Tak. To po prostu zależy i też no, widać od tego, co niektórzy słuchają, to od tego zależy po prostu, jak się ubierają i jak się zachowują, ale są różnice po prostu nie w kulturze, ale w samej muzyce, bo i tak... ten świat i tamten świat wszyscy mają no, taki szacunek do ciebie i są wdzięczni i bardzo, bardzo mili. So, you know. Aha, I know. Ale gdyby pan tak miał na przykład, powiedzieli pan, że musi pan już tylko zostać przy jednym repertuarze. Co jest bliżej serca? Teraz nie powiem, bo nawet jakbym wybrał jedną, to i tak mam taką technikę, może bardziej klasyczną, no to zawsze będę w duszy miał te elementy klasyczne, no i w swoim warsztacie.
nie wiem, co ja bym dokładnie wybrał, ale czuję się dobrze w tym i w tym. Może mniej w operze, bo jest bardzo, bardzo wymagające, żeby zaśpiewać tyle aktów. Bardzo długo trwa. Jest to bardzo wymagające. Też w sumie, jak ktoś śpiewa operowo i chce tego robić, to musi się trzymać w sumie tylko tym. Bo sam to czuję, jak idę do profesora, otwiera mi głos i jak rozśpiewywam się kolejne kilka dni, to czuję, że jest bardziej taka klasyczna barwa. Mam koncert swój, rozśpiewywam się tak samo, ale barwa jest trochę inna przy tej hip-hop albo rozrywkę. I kolejne kilka dni czuję, że trochę jakby przestawiło się i muszę albo wrócić do profa, albo sam to ogarniam. I don't know what I would choose, ale kocham to i to i mam nadzieję, że będę w stanie tego robić do końca życia. Czyli tak, nie, na szczęście nikt nie każe wybierać, chociaż może tak, gdyby się pan, nie wiem, jakoś zdecydował, albo gdyby przyszły jakieś propozycje bardziej właśnie takie klasyczne i one by były często i tak jak pan powiedział, że jedno z takich marzeń to, żeby znaleźć się na scenie La Scali, no to tak wtedy już chyba by nie było specjalnie czasu, żeby głos sobie na hip-hopa jeszcze wtedy to trzeba to odstawić i skupić się tylko na to, bo chyba tam nie umiem rapować, ale tam nie będę rapował. A mam nadzieję, że będzie okazja, żeby kiedyś tam zaśpiewać. To wszystko zależy, co mi proponują i ja tam będę po prostu tam, gdzie ludzie mnie potrzebują i mam najwięcej do roboty. Jak będzie taka okazja, żeby na sezon tam zaśpiewać coś, to nie wiem, czy nadaje się jeszcze, ale mam nadzieję, że ten dzień kiedyś przejdzie. I nie odmówi pan. Nie zależy co zaproponują, bo to wtedy marzenie, nie? Powiedzmy, taka ambicja, żeby tam zaśpiewać na tej scenie, ale jak dadzą mi, zaproponują mi jakieś naprawdę trudną operę do zaśpiewania, to nie wiem. Bardzo wymagającego jeszcze słuchacza. Bo to jest jakby to, co jest piękne, powiedzmy też w klasyce, to jest ta tradycja i ludzie, którzy są w tym zaangażowani, znają te rzeczy i nie tylko to, ale technicznie, nie, żeby zaśpiewać bez mikrofonu przy orkiestrze, to żeby wypełnić głosem całą salą, to też to jest wysiłek i nie jest to najłatwiejsze. No i jeszcze są takie opery, że trzeba się jeszcze ruszać przy tym, jak przy Mozarcie na przykład. Może tak, ale mniej tego ruchu jest niż na muzykalach. A już tego przechodziłem. Tak. Czy dziadek wspiera, czy krytykuje, czy jedno i drugie? O, strasznie krytykuje. Tak? Strasznie krytykuje. Dziadek strasznie mnie wspiera. Jak rozmawiam z nim o różnych tematach i pytam o pomoc, to zawsze jest tam, żeby mi pomagać. And I always feel better after talking to him. Ja zaufam wszystko, co dziadek mi powie i zaproponuje. Po prostu ja muszę pokazać też, że ja mam chęć i że ja chcę, bo jestem w takim wieku, że rodzice i dziadek nie będą biegali za mnie, żeby tego albo tamtego zrobić. Ja muszę chcieć, ale zawsze będą. Pamięta pan takie wakacje z dzieciństwa, kiedy pan do dziadków przyjeżdżał, kolegów z Polski? Jak ja przyjeżdżałem, to było mu dziadków po stronie mamy zazwyczaj i tak jeździliśmy po stronie taty, ale właśnie dziadkowie ze strony mamy to mieszkają w Łomiankach i to jest trochę daleko, ale tam jak przyjeżdżałem na wakacje... Pod Warszawą po prostu. Czy nad, czy pod? Pod mówi się, pod, myślisz, pod. Że jak jest obok miejscowości. Okej.
No i tam no, poznało mnie też ludzie i stworzyliśmy jakąś grupę. Wtedy często do Orlika chodziliśmy albo po prostu do centrum, albo nad jezioro. To fajnie, spędzaliśmy czas. No, pamiętam, jak grałem też no, w Czuczu Babkę z dziadkiem i no, bierki albo kiełbaski z babcią. No i z dziadkiem, powiedzmy, graliśmy czasami w Chińczyka i często to taką historię opowiada, że jak ja pierwszy raz grałem z dziadkiem, to dziadek oczywiście już znał Chińczyka i jak grać, mm-hmm. ale no, byłem młody, no to pozwolił mi wytłumaczyć swoje reguły. Mm-hmm. No i powiedziałem, że to jest twoja pionka, to jest moja, tyle ile dostaniesz na kostce, to idziesz do przodu. Tak. Tylko jest jedna zasada, że moja pionka musi być zawsze przed twoim. Coś takiego. Śmiesznie. No, ale powiedzmy, jak przyjeżdżali do Stanów, to wtedy to miałem pierwsze do czynienia właśnie z tym, jak dziadek bardzo dbał o swoim głosie. Przyjeżdżał na wakacje, ale miał i tak jakieś tam joby do zaśpiewania. I jak nawet jak to było przez wakacje, był lekki wiatr czy coś takiego, miał próbę za kilka dni. My chcieliśmy do stolicy pojechać, coś pozwiedzić, no, a dziadek zamykał się w pokoju, żeby nie przeziębić, czy nie zachorować i uczył się, czytał cały czas i uczył tych nut. Czasami bardzo, bardzo długo. Bardzo dbał o to, totalnie bez takich, no mniej oczywiście takich imprez i wyjścia. Bardzo po prostu dbał i to widziałem, nawet jak przyjeżdżał do nas do Stanów. A wcześniej też, kiedy jeszcze mieszkał pan w Stanach, to dziadek próbował uczyć pana śpiewać, bo pan wiem, że grał chyba na pianinie, tak? Uczył się? Bo śpiew późno przyszedł, ale... Nie, to... No trochę później to przyszło. Często to no, dziadek jest bardzo aktywny, nawet teraz. I no, jak przyjeżdżał, to nie byłem na tyle, byłem chyba za młody też, żeby zacząć być w tym bardziej zaangażowany. Mhm. Dopiero no właśnie zacząłem być bardziej na, no, w liceum, coś takiego. Mhm. A często jak dziadek przyjeżdżał, to robił nam zagadki, że pisał na kartce jakieś zagadki i mieliśmy znaleźć jakąś niespodziankę dookoła domu. No Aha. i zawsze pragnęliśmy tego z siostrą i z bratem. Takie zabawy i wspomnienia. Powróćmy jeszcze na koniec do płyty. Co pan powiedział, bo są tutaj bardzo zróżnicowane, tak jak pana repertuar, te piosenki. Można, proszę państwa, też single posłuchać i obejrzeć. Są na YouTubie. No tak. No i właśnie, ile trwało? Bo też wiem, że pan gdzieś było napisane, że tam jakoś opóźnienie, bo płyta miała jakoś wyjść chyba pod koniec października, potem jakoś na początku listopada, ostatecznie wyszła później, coś tam się wydarzyło. Opóźniliśmy po prostu o tydzień w sumie i to nie była jakaś specjalna sytuacja. Wtedy było święto właśnie. 11, tak. A nie, pierwsze święto zmarłych? Tak, wszystkich świętych. No i tam chyba wtedy nikt nie pracował. No, tak. No to chyba po prostu nie zdążyli wyprodukowaniem tych płyt. I to była jedynym powodem. Mm-hmm. Ale w sumie dobrze też, bo wtedy był okres, bardzo dużo płyt wychodziło i może też to jakieś takie... like marketing move, nie? Mm-hmm. Not really, wiesz, to trick people tak. czy coś, ale nie, że tego samego dnia są mnóstwo innych płyt, które wychodzą i żebym nie był jeden z wielu w tłumie po prostu, żeby lepiej może od tygodnia później wypromować. No. Mm. Teraz tak na koniec trasa koncertowa za chwilę?
Tak, już. To można powiedzieć do tej kamery, popatrzeć i zaprosić Państwa na koncerty. Dzień dobry wszyscy. Ja mam na imię Krystian Ochman i zapraszam na moje koncerty. Nie wiem, kiedy będą, ale będą. Mam w styczniu, będę miał dużo w marcu i w lutym. I tyle. A to ja dodam, kolejny proszę... koncert jest Toruń. W Toruniu. W Toruniu. I kiedy? Nie wiem, czy nie pamiętam. Okej, okay, dobrze. To nie wie pan, ale wkrótce, proszę państwa, czyli należy zaglądać do pana na Instagram i tam pewno będą... Będzie informacja powoli, krok za krokiem. Mm-hmm. Teraz są inne rzeczy przed świętami, które muszę zrobić, ale potem to kontynuujemy. No. To dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że bardzo, bardzo nie zmęczyłam, bo mam wrażenie, że woli pan chyba śpiewać niż ja? Mówić, tak? Nie, ja wolę nic nie mówić, ani śpiewać, ani mówić. Ani mówić. Introwertyk? Nie, no to zależy od okazji. Okay. Kto nie lubi też posiedzieć w domu sam. No tak. Czasami feel safe and just watch something, albo nie wiem, FIFA zagrać. Jak pani by chciała ze mną zagrać FIFA, to możemy zagrać. Nie, zupełnie nawet nie wiem, o czym pan mówi, więc coś mi się z piłką kojarzy i z jakąś grą komputerową ewentualnie, ale nie wiem, czy o to chodzi. O to chodzi właśnie. O to chodzi, to państwo, jeżeli wiecie i może ktoś się zgłosić do pana przez tak, Instagrama, żeby zagrać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wobec tego powodzenia w trasie koncertowej i życzę, żeby płyta też dobrze została odebrana i dobrze się sprzedawała. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich dziadków pana i babci i rodziców i rodzeństwa. I również państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.